czego rezultatem jest ten kryzys, o którym dzisiaj mówimy. Moim zdaniem trzeba to podzielić na dwie grupy czynników. Czynniki zewnętrzne i czynniki wewnętrzne. Czynnik wewnętrzny w stosunku do ustroju to oczywiście instytucje, które stworzyliśmy w państwie, w którym to państwie mamy takie, a nie inne ustroje. Ale o wiele ważniejszym moim zdaniem czynnikiem są czynniki zewnętrzne. Tym czynnikiem zewnętrznym w stosunku do ustroju jest, proszę Państwa, człowiek. Jak poczytamy największych filozofów, to zobaczymy, że zanim napisali, jaki powinien być ustrój w państwie, jaki powinien być, to pisali o tym, jaki jest człowiek. Nie jaki powinien być, tylko jaki jest. I przywiązywali do tego spore znaczenie. W zależności od tego, co sądzimy o człowieku, co sądzimy o naturze jego poznania, tworzymy instytucje w państwie, w którym ten człowiek ma funkcjonować. Ale zacznijmy od pierwszego, pierwotnego pytania. Dlaczego ten człowiek ma żyć w państwie, które ma jakiś ustrój? Zazwyczaj odbywało się to w drodze podboju. Silniejsi podbijali tych słabszych. No ale przecież Pan Bóg nie stworzył państwa na ziemi, tylko stworzył ludzi, którzy łączyli się w rodziny, potem w plemiona, a potem w te państwa. I dzisiaj w kolejnych referatach mowa była o państwach narodowych i Federacji Europejskiej. No, a gdzie jest człowiek? Gdzie jest jednostka? Czyli najmniejsza mniejszość w każdym społeczeństwie. Według mnie błędne koncepcje natury ludzkiej legły u podłoża stworzenia instrumentów instytucjonalnych, które prowadzą do kryzysu. Bez względu na to, czy dotyczą one państw narodowych, czy dotyczą one struktury ponadnarodowej, jaką jest Unia Europejska. Jaki jest ten człowiek? Sorry. Człowiek z natury jest leniwy i pobudliwy. Może chcielibyśmy, żeby to była nieprawda. Ale to niestety nie jest prawda. Więc jak stworzyć ustrój, w którym leniwy i popędliwy człowiek będzie funkcjonował w taki sposób, w którym to państwo z takim, a nie innym ustrojem, z takimi, a nie innymi instytucjami będzie mogło się rozwijać. No to odpowiedzmy sobie o tego człowieka. Człowiek nie tylko ma naturę, ale też ma jakieś prawa w tej naturze zakotwiczone. Jakie są podstawowe prawa człowieka? No, chyba się zgodzimy, że jest to prawo do życia, prawo do wolności i prawo do własności. Dosyć łatwo możemy, no, w sumie to nie tak łatwo, określić, czym jest prawo do życia. Już dużo trudniej idzie nam określenie, czym jest wolność, a już zupełnie się gubimy w definiowaniu przez prawo tego, czym jest własność. Tymczasem intuicyjnie człowiek doskonale wie. Tak? Jak mam iPhone'a, to on jest mój, jeżeli nabyłem go w sposób uprawniony. No ale przyjdzie jakiś osiłek napakowany,
który chce mieć iPhone'a, ale jako że jest leniwy, to nie chce mu się pracować i mówi do mnie oddaj. Racjonalnie postępując, to mu oddam. Mogę ewentualnie pójść poskarżyć się na policję. No bo z jakiegoś powodu ludzie utworzyli państwo. I prawo, które w tym państwie jest stanowione. Niektórzy oczywiście są w stanie bronić swoich praw naturalnych. Prawa do życia, prawa do wolności, prawa do własności sami. Ale pierwsze to jest kosztowne, to drugie nie bierze pod uwagę praw innych. I dlatego ludzie utworzyli państwo. Czy to był Neasz, czy to był Romus i Romulus, czy to był popiel, którego myszy zjadły, to my nie wiemy tak naprawdę. Ale wiemy, jak powstawało to państwo na przykładzie Stanów Zjednoczonych. Przecież ojcowie pielgrzymi, jak już wysiedli ze statku Mayflower po przybyciu do Stanów, do Ameryki, mogli pójść każdy w swoją stronę, wziąć tą krowę czy tą konia i się jakoś sam gospodarować. Zwłaszcza, że czekała przed nimi ziemia. No, byli tam, co prawda, Indianie, ale Indian było niedużo, byli daleko. Mogli ją sobie zawłaszczać i cieszyć się jej plonami. A mimo to, jeszcze przed dopłynięciem do Ameryki, na tym statku podpisali umowę. Mayflower Compact. Umowę, która do złudzenia przypominała umowę społeczną Johna Locke'a, mimo że nie było na tym statku nikogo, kto Johna Locke'a czytał. Czyli człowiek, jak twierdził Arystoteles, jest jednak naturą społeczną. Potrzebuje państwa i prawa w tym państwie stanowionego do tego, aby to prawo broniło jego naturalnych praw. Prawa do życia, do wolności, do własności. Teraz pytanie. Czy prawo, które początkowo zostało ustanowione po to, żeby bronić naturalnych praw, może te prawa odbierać? Abstrahując od prawa do życia, zobaczmy, co się dzieje z prawem wolności i z prawem własności. Prawo stanowione we współczesnych państwach narodowych, w instytucjach ponadnarodowych, koncentruje się na tym, jak ludziom wolność ograniczyć i jak im własność ograniczyć. I to jest pierwsza podstawa kryzysu. Kryzysu, który jest rezultatem tego, że prawo nie służy temu, do czego zostało ustanowione. Druga przyczyna. No to właśnie ewolucja. Bo szli ludzie na wojnę. Dokonywali podbojów. Ci bohaterscy, odważni. No i oni najczęściej ginęli. A do domu wracali dykownicy. I to oni, ci dykownicy, płodzili dzieci. Odważni zwyciężali i ginęli. W związku powyższym, w kolejnych pokoleniach mieliśmy coraz więcej genów dekowników. Taka jest prawda. Żebyśmy nie wiem jak ich zaprzeczali. Żebyśmy nie wiem jak koncentrowali się na szeroko rozumianej poprawności politycznej. Mówi, no nie, no tak, nie. Tak. W związku z tym, dlatego w pewnym momencie ta epoka bohaterów i zdobywców odchodzi w zapomnienie.
tych różnych ustrojach w państwa, które sobie stworzyliśmy, mamy różne instytucje. Te instytucje są tworzone przez kogoś, dla kogoś. Mieliśmy monarchię, mieliśmy republiki, a z czasem stworzyliśmy demokrację. Co na temat rządów popędliwego tłumu miał do powiedzenia Arystoteles czy Platon, to doskonale wiemy. No, raczej o tych rządach nie wypowiadali się w superlatywach. I chyba słusznie. Bo od czego wyszedł? Ludzie z natury są leniwi i popędliwi. Niektórzy są pracowici. Niektórzy są racjonalni. Ale tych jest mniejszość. W ustroju republikańskim ta mniejszość miała większy wpływ na proces sprawowania władzy niż w ustroju demokratycznym, gdzie przeważają emocje. I to nie jest czcze gadanie. David Hume pisał właśnie o tym, że ludźmi kierują emocje. Można było się zastanawiać, czy to Hume ma rację, czy co ma rację, czy Arystoteles miał rację. Kiedyś. Dzisiaj się nie musimy zastanawiać, kto z nich ma rację. Dzisiaj robimy badanie eksperymentalne. Sadzamy człowieka, nakładamy mu kask, przypinamy jakieś gnioty, zadajemy różne pytania, stawiamy go w różnych sytuacjach i patrzymy, która część jego rozumu na co reaguje. No i wiemy. I wiemy. Pisał o tym Jonathan Haidt, pisał o tym Damasio, pisał o tym Tomasello. Reaguje nasz gadzi mózg. Ten, który wytwarzał się najdłużej w drodze ludzi. Reagujemy emocjonalnie. Jakiś dowód? No, otwórzcie pierwszą gazetę. I zobaczycie, że wszyscy naokoło, zwłaszcza politycy, odwołują się do waszych emocji. Nie do waszego rozumu. Dlaczego? No bo niektórzy poczytali tego Haidta, tego Damasio, tego Tomasello i wiedzą, że reagujecie emocjonalnie. Więc pomysł taki, że ci leniwi, popędliwi i emocjonalni ludzie, których emocje są pobudzane zwłaszcza raz na 4 lata, biorą sobie do rządzenia tych pracowitych i racjonalnych, jest znikomy. A zatem w dalszym ciągu mamy przenoszenie w przyszłość tych genów dekowników, którzy dzisiaj nie dekują się na wojnie, tylko dekują się w pracy. Uważając słusznie, że im się należy coś bez żadnego quid pro quo z ich stron. Na przykład 500 plus. Albo może 1000. Jeżeli ci ludzie kierujący się emocjami dokonują wyborów, to powstaje problem, do czego oni dokonują wyborów innych ludzi. No i tu niestety równolegle do rozwoju demokracji następował proces rozwoju funkcji państwa. Współczesne państwa sprawują coraz więcej funkcji. Przeróżnych. Całkowicie niepotrzebnych. W związku powyższym nie wywiązują się dobrze ze swoich naturalnych funkcji, do których zostały powołane. Powołane zostały do tego, żeby bronić ludzkiego życia, ludzkiej wolności, ludzkiej własności. Tymczasem zajmują się na przykład
kanonem lektur szkolnych, albo tym, co można sprzedawać w szkolnym sklepiku, albo ile metrów od jednej apteki musi być do drugiej apteki. Jak w ostatniej ustawie aptekę dla aptekarzy. Albo czy kura ma siedzieć w kurniku, czy też ma latać po działce. Ale to są oczywiście rzeczy nieistotne. Bo u nas, w Polsce, to najistotniejsze jest to, kto będzie prezesem PKN Orlen. O tym, kto będzie prezesem PKN Orlen, decydują leniwi, popędliwi ludzie, kierując się emocjami przy urnie wyborczej. I to są przyczyny kryzysu ustrojowego. Bo w Unii Europejskiej mamy ten sam kryzys. Unia dziś robi za dużo niepotrzebnych rzeczy. Na przykład, no zostawmy już metaforyczną wręcz krzywiznę banana. Ostatnio Unia wymyśliła sobie, jaka może być maksymalna moc grzałki w czajniku. Przepisy tego dotyczące miały wejść w życie 2 lata temu. Wiecie, co Unia zrobiła? Komisja Europejska zawiesiła moment wejścia w życie tych przepisów, żeby nie drażnić Brytyjczyków przed referendum exitowym. A potem te przepisy w życie weszły. Krytykujemy Unię za to. Słusznie. Tylko jeżeli epatujemy się pojęciem państwa narodowego, czyli czegoś, co stoi wyżej od jednostki, no to musimy się zastanowić nad tym, kto będzie rozstrzygał o własności, w cudzysłowie, mojego iPhone'a. Znaczy, kto zdecyduje, czyj jest Szczecin. No, nie wiem, dlaczego nasz. Przecież Stalin nam go dał w dziwnych dość okolicznościach. Notabene, ciekawostka. Umowa mówiła o granicy na Odrze i Nysie. A jak wiadomo, Szczecin też po drugie stronie. Będziemy się bić? Może jakieś instytucje są potrzebne, żeby rozstrzygać spory między państwami. Tak samo, jak są potrzebne instytucje, żeby rozstrzygać spory między ludźmi. Spory o ich naturalne prawa. No bo tak jak nie możemy budować ustroju politycznego w oderwaniu od natury człowieka, tak nie możemy budować ustroju Europy w oderwaniu od natury poszczególnych narodów i poszczególnych państw. A ona jest taka, jaka jest. W związku z tym zadajmy sobie pytanie. Czy jesteśmy w stanie obronić swojego iPhone'a, swój stan posiadania? Czy może lepiej pójdźmy za przykładem teorii Johna Locke'a, teorii mocy społecznej, która mówi tak, zrzekam się części swoich praw w zamian za pewną ochronę wspólną. Bo prawo, na to, czy to jest prawo w państwie, czy to jest prawo w państwie narodowe, bo państwo narodowe jest czymś mniejszym państwem, które mogą być różne. Czy to jest prawo w jakiejś strukturze ponadnarodowej? Jest jakieś mimo wszystko prawo. Co do praw podstawowych,
Unii Europejskiej. To odwoływałem się do niego w zeszłym tygodniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Odwołując się do praw podstawowych Unii Europejskiej przeciwko barbarzyństwu polskiego fiskusa. I bardzo byłem rad, że mogę. Bo polski fiskus, proszę Państwa, raczył opodatkować człowieka za to, że za szybko zachorował na nogi. Słynna sprawa. Człowieka, który zamienił mieszkanie na czwartym piętrze w domu bez windy, na parter w tym samym budynku. 5 lat przed upływem terminu, w którym kupił to mieszkanie na czwartym piętrze. 2 lata potem, jak zachorował na nogi. Nie mógł wchodzić na czwarty piętrze. Rzeczpospolita Polska, o której, jak wiecie, jest demokratycznym państwem prawa urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej, nałożyła na człowieka podatek 19% od wartości tego mieszkania, które zamienia. Nie ma jeszcze roku. Będzie następny. Zobaczymy, jak Naczelny Sąd Administracyjny upora się z tym problemem, mając w odwodzie mimo wszystko artykuł 41 praw podstawowych Unii Europejskiej. Ale oczywiście ten artykuł pozwala bronić prawa własności. Są, zgadzam się całkowicie, artykuły, które służą raczej wyuzdaniu ludzi z ich własności, a w szczególności z ich wolności, a także z podstawowym prawem. Więc jeżeli chcemy, żeby nastał pokój w Europie, znaczy, żebyśmy nie stracili tego pokoju, który mamy, żebyśmy mogli jeździć na dowód osobisty po tej Europie w dalszym ciągu, bez kontroli cen. Mam paszport. No to musimy dokonać diagnozy. Co jest przyczyną dzisiejszego kryzysu? Dopiero wtedy spróbować te instytucje naprawić. Bo ustrój mamy zły. Zarówno w Unii Europejskiej, jak i w Polsce. Ten szwajcarski byłby fajny. Dlaczego go nie ma? Dlaczego zamieszka? Mogliśmy być krajem mlekiem i miodem płynącym. Mogliśmy być? Mogliśmy. Byliśmy. Dlaczego teraz nie możemy? Bo nie mamy mieszkania.